Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj opowiem o proroctwach, które się spełniły. Zapraszam. nie będę przy tym mówił o jakichś nawiedzonych prorokach, którzy właśnie w tej chwili przepowiadają, co się może wydarzyć. Będę mówił o czym się zgoła innym. Otóż, dlaczego wierzymy, że gdy przychodzi Pan nasz Jezus Chrystus i mówi nam, kim jest Bóg i jak do Niego dojść, to dlaczego Panu Jezusowi wierzymy, a dlaczego gdy przychodzi... Mahomet i mówi nam, kim jest Bóg i jak do niego dojść, to dlaczego jemu nie wierzymy? Czy znaczy jest tak, jak twierdzą niektórzy, że jest to po prostu kwestia kulturowa, bo tak akurat wyszło, akurat się urodziliśmy w takim, a nie w innym kręgu kulturowym? Być może w niektórych przypadkach faktycznie tak jest, że człowiek zupełnie bezrefleksyjnie wchodzi po prostu w to, co gdzieś tam kulturowo jest dominujące. Czasem może się tak zdarzyć, natomiast czy tak katolik powinien postąpić? Nie. Człowiek ma ścisły obowiązek, aby kierować się swoim rozumem. A więc, gdy przyjmujemy coś na wiarę od kogoś, to powinien on posiadać znaki wiarygodności coś, co uwiarygadnia go w naszych oczach. A więc, gdy ktoś nam opowiada o tym, że na przykład w Stanach Zjednoczonych są takie i takie rzeczy, no to Uwierzymy mu, jeśli mamy jakieś przesłanki, żeby mu wierzyć. To znaczy był na przykład w Stanach Zjednoczonych, widział to na własne oczy albo studiował jakąś dziedzinę, która ma z tym związek i faktycznie badał jakąś tam literaturę na ten temat i uznajemy, że jest to w miarę wiarygodne. Gdy w sklepie kogoś chcemy zapytać, gdzie coś leży, to szukamy kogoś, kto posiada jakieś znaki wiarygodności, które uwiarygadniają go w danej dziedzinie, czyli na przykład właśnie jakiegoś pracownika tego sklepu. Jaki ich znaków wiarygodności potrzeba w przypadku człowieka, który chce nam powiedzieć o tym, jaki jest Bóg i jak do niego dojść. Czyli mówi nam coś, czego nie jesteśmy w stanie zweryfikować, co zweryfikujemy dopiero po śmierci, i wtedy dopiero będziemy w stanie doświadczalnie sprawdzić, jak się rzeczy miały. Jakie znaki wiarygodności są potrzebne? Czy są w ogóle jakieś znaki wiarygodności, które uwiarygodnią takiego świadka? Otóż tak. Jakie to muszą być znaki wiarygodności? Nadprzyrodzone, to znaczy przerastające naszą naturę. A więc, jeśli ktoś uważa, twierdzi, że przemawia w imię Boga, no to powinien pokazać, że jest zdolny również dokonać rzeczy, których człowiek dokonać nie potrafi. A więc Pan Bóg powinien go uwiarygodnić. Powinien obdarzyć go pewnymi, pewnymi znakami wiarygodności, którymi żaden człowiek obdarzyć nie może. Jakie są to znaki wiarygodności? Klasycznie wymienia się dwa: cuda i proroctwa. O cudach myślę, że będziemy sobie mieli jeszcze okazję porozmawiać w kolejnych materiałach. Dzisiaj natomiast, natomiast kilka słów o proroctwach. Zacznijmy od tego, czym jest proroctwo, w tym sensie, jako znak wiarygodności. Otóż jest to zapowiedź rzeczy przyszłych których nie można wiedzieć za pomocą naturalnych zdolności przewidywania, w takim najbardziej ścisłym znaczeniu tego słowa, to będą takie rzeczy, których nawet czysty duch, czyli anioł, albo nieczysty duch, ale czysty w sensie nieposiadający ciała, czyli zły duch, przewidzieć nie może. W jaki sposób takie proroctwo może być znakiem wiarygodności? Ano, jeśli ktoś przychodzi i jest w stanie wykazać, że w jego życiu realizują się proroctwa, które zostały zapisane 500 lat temu, 1000 lat temu, i że po kolei 10, 12, 13, 14, 15, 16, 20, kilkadziesiąt różnych proroctw, które zapowiadały nadejście jakiegoś Bożego posłańca, które są w danej religii, w danej kulturze obecne, że ileś tam tych proroctw spełnia się w jego życiu. Zwykle takie proroctwa stają się jasne, czytelne dopiero po fakcie, czy w pełni jasne, w pełni czytelne dopiero po fakcie, czyli sam Pan nasz Jezus Chrystus za swojego życia tak bardzo te proroctwa jeszcze nie stawały się widoczne, to znaczy dopiero stawały się właśnie widoczne, a w całej pełni dopiero my po czasie możemy dostrzec, dokładnie jakby zbadać, co w którym momencie się wypełniło. To w perspektywie, jakby świadka tego, który był wtedy. Myślę, że jest dużo trudniejsze, dlatego dla tych naocznych świadków, dla tych, którzy żyli za czasów Pana Jezusa, to były przede wszystkim cuda, które były tym ważniejszym znakiem wiarygodności. Oczywiście te proroctwa również miały swoje znaczenie. Pan Jezus się w jakiś sposób też do nich odwoływał, o czym za chwilę sobie powiemy. Natomiast naoczny świadek oczywiście będzie dużo bardziej też przekonany przez te cuda, które się dokonały, przez te uzdrowienia, których Pan Jezus dokonał. O tym sobie za chwilę będziemy za chwilę. W w kolejnych materiałach będziemy sobie również rozmawiali. Natomiast dzisiaj o tym, co jest dla nas przede wszystkim, czyli dla tych, którzy już po czasie rozważają życie Pana Jezusa, co jest najbardziej przekonywające czyli właśnie o tych spełniających się proroctwach mesjańskich. Jako pierwsze proroctwo omówimy sobie Melchizedeka, arcykapłana kapłana figurę mesjańską, czyli kogoś, kto samym swoim pojawieniem się i swoimi czynami w jakiś sposób Mesjasza zapowiada. Nie jest to być może to najbardziej takie wyraźne proroctwo, ale moim zdaniem jedno z bardziej ciekawych. W Księdze Rodzaju w rozdziale 14 czytamy to jest werset 18 i kolejne. Melchizedek zaś król Szalemu wyniósł chleb i wino. A ponieważ był on kapłanem Boga Najwyższego, błogosławił Abrama mówiąc, niech będzie błogosławiony Abram przez Boga Najwyższego stwórcę nieba i ziemi. Niech będzie błogosławiony Bóg Najwyższy, który w twe ręce wydał twoich wrogów. No i może się wydawać nic szczególnego. Jest jakiś Melchizedek, wyniósł chleb i wino. A ponieważ był kapłanem Boga Najwyższego, błogosławił Abrahama, który później będzie się już nazywał Abrahamem. To słowo wyniósł bardzo często tłumaczone jest również jako ofiarował. I e, słusznie, to znaczy to słowo, słowo źródłowe, powiedzmy w języku hebrajskim, może oznaczać jedno i drugie. I tu nawet możemy troszeczkę w języku polskim to usłyszeć, bo wyniósł to jest bliskie do podniósł, uniósł, i tak faktycznie takie skojarzenie w języku hebrajskim jest. Czyli e, to słowo może oznaczać, Zarówno po prostu przyniósł, jak i również uniósł do Pana Boga, jemu to ofiarując. A że za chwilę powiedziane jest, że ten Melchizedek jest kapłanem Boga Najwyższego, to jak najbardziej. Tutaj ta myśl tego ofiarowania chleba i wina jest bardzo bliska, i też dalszy ciąg tego proroctwa będzie wskazywał, że faktycznie mamy tutaj do czynienia z ofiarą, którą ten kapłan najwyższego składa, która właśnie jest ofiarą chleba i wina. A to jest jak powiedzmy, taka ciekawostka, jest to. Coś niezwykłego, że Abraham, ojciec wszystkich wierzących, ten praojciec dla Żydów, zostaje pobłogosławiony przez kogoś z zewnątrz, przez kogoś, kogo nie znamy. To tak w Starym Testamencie. Postacie są normalnie wprowadzane przez ich rodowód, kim oni są, skąd oni się wzięli? Ten Melchizedek pojawia się znikąd, jest nazwany kapłanem Boga Najwyższego, jest wyższy w jakiś sposób od Abrahama, bo to on jego błogosławi. A przecież Abraham będzie praojcem dla Lewitów, dla kapłanów Starego Testamentu. A więc to niejako Lewici w swoim praojcu, jak to powie później święty Paweł, są pobłogosławieni przez Melchizedeka. No i jak dalej ta historia się toczy. Dalej spoglądamy na psalm 110. Psalm, który przez Żydów był interpretowany jako psalm mesjański. Wyrocznia Boga dla Pana Mego. To jest, to jest dwa razy to samo słowo Bóg i Pan. I ten, tego psalmu Pan Jezus używa, żeby wskazać na swoje bóstwo. Pan Jezus, gdy mówi do faryzeuszów, czyim synem będzie Mesjasz? Oni odpowiadają Dawida. Jakże więc może być tylko synem Dawida, skoro Dawid w duchu mówi, powiedział pan do pana mego. To jest dokładnie to tutaj, dwa razy to samo słowo, które tutaj zostało przetłumaczone dwoma innymi słowami, ale w oryginale to jest dwa razy to samo słowo i pan Jezus tak to też potwierdza. Powiedział Pan do pana mego dwa razy. Mesjasz i bóg nazwany jest dokładnie tym samym słowem. Pan Jezus tak prowokuje. a Prowokuje Żydów, aby oni pomyśleli, aha, ten Mesjasz ma być kimś więcej niż tylko synem Dawida, ale to nie jest dla nas tutaj w tej chwili najważniejsze. Jest mowa o tym panowaniu Mesjasza i dalej. Pan przysiągł i żal mu nie będzie. Tyś kapłanem na wieki, na wzór Melchizedeka. Pan przysiąg, iż Almu nie będzie tyś kapłanem na wieki na wzór Melchizedeka. Wtedy, gdy Bóg zwraca się do Mesjasza, który wcześniej nazwany jest tym samym słowem, którym nazwany jest sam Bóg, mówi, że on będzie kapłanem na wieki na wzór Melchizedeka, wyższym kapłanem niż to kapłaństwo lewickie, który wcześniej ofiarował chleb i wino w księdze rodzaju. Fascynująca sprawa, jak to proroctwo przez te księgi Starego Testamentu idzie. I zważmy na to, że to proroctwo nie jest czytelne w, przez całe życie Pana Jezusa, aż do ostatniej wieczerzy, aż do ostatniego momentu, można powiedzieć, tego jego ziemskiego życia przed męką, kiedy Pan Jezus bierze chleb i wino i w trakcie... Tej ofiary paschalnej robi coś zupełnie nowego. Ostanawia ofiarę przy świętej, o czym mówiłem w poprzednich, niedawnych materiałach. Święty Paweł później podejmuje ten wątek w liście do Żydów. To też jest fragment, który po części przynajmniej cytowałem niedawno w materiałach o. Mszy Święte, gdzie Święty Paweł wskazuje na to, że właśnie Pan Jezus jest tym kapłanem na wieki, na wzór Melchizedeka. A propos tej ofiary na wieki, która jest spoza tego lewickiego porządku, która tutaj zostaje zapowiedziana i oczywiście tego kapłaństwa, ofiary z chleba i wina, mamy bardzo ciekawe proroctwo, dosyć dokładnie z tym powiązane w księdze proroka Malachiasza. Jest to rozdział pierwszy, werset jedenasty. Albowiem od wschodu Słońca aż do jego zachodu wielkie będzie imię moje między narodami. Od wschodu aż do zachodu to jest określenie na całej ziemi. To też w którymś wykładzie niedawno ksiądz Piotr Dzierżek wyjaśniał, że to jest typowy zwrot w języku hebrajskim, to znaczy określenie jakby dwóch granic. Od początku do końca, co ma oznaczyć po prostu całość, a więc na całej Ziemi, od wschodu aż do zachodu Słońca, wielkie będzie moje imię między narodami. To jest oczywiście dla Żydów szokujące, no bo Bóg jest Bogiem Izraela, a tutaj ma być to jego imię wielkie między narodami, ale dalej będzie jeszcze bardziej szokujące. A na każdym miejscu darka dzielny będzie składany imieniem memu i ofiara czysta. I ofiara czysta. Na każdym miejscu będzie składana imieniem memu ofiara czysta albowiem wielkie będzie imię moje między narodami, mówi Pan zastępów. Raz, że jest to zapowiedź rozlania się tego kultu jedynego Boga po całym świecie, wyjścia spoza tych wąskich granic Izraela, dwa, jest to zapowiedź ofiary czystej, która jest od wschodu aż do zachodu słońca. Widzimy również wcześniej to proroctwo Melchizedeka, ta ofiara chleba i wina. Ty z kapłanem na wieki, na wzór Melchizedeka, i tutaj od wschodu do zachodu, do zachodu słońca. Ofiara czysta to też jest takie piękne, że to jest jakby jedna ofiara właśnie jest tutaj gdzieś tam tak mgliście zapowiedziana ta tajemnica Mszy świętej w sensie tej jedności ofiary to nie jest ileś tam ofiar, które będą składane, jak w Starym Testamencie to jest jedna ofiara, która będzie między narodami od wschodu aż do zachodu słońca składana jedynemu Bogu. Jak wspomniałem, nie uważam tych akurat proroctw za te najbardziej przekonywające, to znaczy są one jasne. Natomiast są jeszcze proroctwa, które są jeszcze bardziej wyraźne, jeszcze bardziej czytelne, natomiast przytoczyłem je na początku, bo uważam, że jest za jedne z najpiękniejszych. Teraz jedno z tych proroctw, które uważam za takie najbardziej czytelne, czyli Księga proroka Izajasza, rozdział 53 i psalm 20 pierwszy, czyli zapowiedź męki Pana Jezusa. Najpierw spojrzymy sobie na księgę proroka Izajasza na rozdział 53 jest to zapowiedź męki sługi pańskiego. Już uwierzy temu, cośmy usłyszeli, na kimże się ramię pańskie objawiło. On wyrósł przed nami jak młode drzewo, jakby korzeń z wyschniętej ziemi. Nie miał on wdzięku ani też blasku, aby na niego popatrzeć. Wzgardzony i odepchnięty przez ludzi. Przeskakuję tutaj krótkie fragmenty, ale jakby nic nie tracąc z wątku, myślę. Mąż boleści, oswojony z cierpieniem, jak ktoś, przed kim się twarze zakrywa. Wzgardzony tak, iż mieliśmy go za nic. Najpierw po prostu ktoś tutaj będzie cierpiał. Ale dlaczego on będzie cierpiał, i jakie skutki będzie miało jego cierpienie? Lecz on się obarczył naszym cierpieniem, on dźwigał nasze boleści, a myśmy go za skazańca uznali chłostanego przez Boga i zdeptanego. Lecz on był przebity za nasze grzechy, zdruzgotany za nasze winy. Spadła nań chłosta zbawienna dla nas, a w jego ranach jest nasze zdrowie. Wszyscyśmy pobłądzili jak owce każdy z nas obrócił się ku własnej drodze, a Pan zwalił na niego winy nas wszystkich. Dręczono go, lecz sam się dał gnębić. Dobrowolność jego męki. Nawet nie otworzył ust swoich, jak baranek na rzeź prowadzony, jak owca nie ma wobec strzygących, on ją, ją tak on nie otworzył ust swoich. Po udręce i sądzie został usunięty, a kto się przejmie jego losem, tak zbładzono go z krainy żyjących, za grzechy mego ludu, został zbity na śmierć. Grób mu wyznaczono między bezbożnymi. I w śmierci swej był na równi z bogaczem. To jest fragment, który może być zupełnie nieczytelny. Jak to. Grób mu wyznaczono między bezbożnymi, i w śmierci swej był na równi z bogaczem. Jest fascynująca sprawa, jak bardzo to się na panu Jezusie spełnia. Grup wyznaczony między bezbożnymi powinien był być zdjęty z krzyża, wrzucony do dołu tam zaraz przy miejscu ukrzyżowania, właśnie między bezbożnymi, między tymi wyrzutkami, którzy zostali skazani na śmierć, ale w śmierci swej był na równi z bogaczem na całunie turyńskim widać, że Pan Jezus jest pochowany jak arcykapłan żydowski, namaszczony tymi olejkami, zawinięty w ten materiał. To jest, to jest pochówek człowieka właśnie, powiedzmy, wyjątkowo szanowanego, pomimo tej śmierci krzyżowej. I już w samym opisie ewangelicznym to widać w tym grobie wykutym w skalę. To nie jest grób byle kogo. Tak? To jest grób, który jest grobem dostojnika żydowskiego. To, to się tutaj pięknie spełnia. Też bardzo ciekawa myśl, która nie jest może taka oczywista, ale ciekawa, ten został zbity na śmierć. To gdy o tym mówiłem uczniom w jednej z naszych klas, to jeden z uczniów zwrócił uwagę, że ale to w Psalmie 21 tam były takie szczegóły opisane, dokładnie sposób męki Pana Jezusa, a tutaj jest, że został zbity na śmierć. To dlaczego tamte szczegóły uważamy za adekwatne, a te tutaj nie, no bo przecież nie został zbity na śmierć. To też jest bardzo ciekawe, bo bardzo możliwe, że tak, Pan nasz Jezus Chrystus nie umiera zwykłą śmiercią człowieka ukrzyżowanego. Zwykle człowiek, zawsze, człowiek ukrzyżowany, dusi się, nam dochodzi do skurczu, i człowiek dusi się, czyli co to znaczy? To znaczy, człowiek nie jest w stanie już głośno mówić, który, człowiek, który się duszy, dusi, tak nie ma powietrza w płucach, w ten sposób umiera. Dlatego, gdy Pan Jezus zawołał głosem wielkim i wezionął ducha, to jest szokujące, i dlatego też. Setnik wtedy jest szokowany i mówi, ten sprawiedliwie był Synem Bożym, bo tu dzieje się coś niezwykłego, jeszcze nie widział człowieka ukrzyżowanego, który by umierał w ten sposób. Jaka to byłaby przyczyna śmierci w takim wypadku? Na to może wskazywać ten, ta krew i woda, która wylewa się z serca Pana Jezusa. I na to znowu bardzo ciekawie wskazuje turyński, gdzie właśnie z tej rany z boku. Która swoją drogą, to jest, to jest coś niezwykłego, na całunie tuleńskim ta krew i woda wypływają właśnie tak, jak powinny wypływać już poś, przy, przy pośmiertnie przebitym boku. To znaczy to ciśnienie widać, że nie jest już tak duże, jak gdyby to serce jeszcze było, byłoby żywe, biłoby, gdyby było przebijane. Tylko ewidentnie to już jest przebicie martwego ciała Pana naszego Jezusa Chrystusa, zgodnie z tym, jak, jak rozkłada się tak krew i, i woda po ciele Pana naszego Jezusa Chrystusa. I na co to wskazuje? Ponoć właśnie to, to wydzielenie się tego płynu, który tam miał wypłynąć razem z krwią, że to wskazuje na to, że Pan Jezus umarł od. Um, Pewnego urazu, powiedzmy w uproszczeniu nazwalibyśmy pękniętym sercem, że w wyniku ogromu cierpienia może właśnie to serce niejako pęknąć, i wtedy właśnie powinno wydzielić się to, co zostaje nazwane wodą, która wypływa z boku pana Jezusa, i to zostaje właśnie znalezione na ślady tego na całunie turyńskim. Co by wskazywało, że faktycznie pan Jezus tak dosłownie zupełnie jest zbity na śmierć, czyli że te męki doprowadzają do, do takiego ogromu cierpienia, że to serce. Niejako pęka, a nie dusi się na krzyżu. Jest to inny rodzaj śmierci. Dalej prorok Izajasz mówi również o owocach tej rzemęki. Po co ona jest potrzebna? Spodobało się panu zmiażdżyć go cierpieniem, jeśli on wyda swe życie na ofiarę za grzechy. Ofiara, za grzechy. Ujrzy potomstwo. Jeśli wyda swe życie na ofiarę za grzechy, ujrzy potomstwo. Dni swe przedłuży, a wola pańska spełni się przez niego. Po udrękach swojej duszy ujrzy światło i nim się nasyci. Zacny mój sługa usprawiedliwi wielu. Ich nieprawości on sam dźwigać będzie. Dlatego w nagrodę przydzielę mu tłumy i posiądzie możnych, jako zdobycz. Za to, że śmierć że siebie na śmierć ofiarował i policzony został między przestępców. A on poniósł grzechy wielu i oręduje za przestępcami. Jaki będzie skutek? Ujrzy potomstwo i zdobędzie wielu. Możni się przed nim Korzą. Czyż to nie jest dokładnie los pana naszego Jezusa Chrystusa, który zostaje policzony między przestępców, ale po swoim zmartwychwstaniu zatriumfuje nad możnymi tego świata, nad tym imperium, które w tym czasie, w tym miejscu jest tym imperium, które rządzi światem już w zasadzie od kilkuset lat wtedy. Jako uzupełnienie tego psan 21 czy 22 w tych nowszych tłumaczeniach, w wulgacie on jest jako 21. I tak jest też tradycyjnie liczony w brewiarzu, dlatego dla mnie on jest zawsze 21. Natomiast jeśli szukamy Go w nowych tłumaczeniach, 22. Zacznijmy od tego, że jest to ten psalm, który Pan Jezus najprawdopodobniej odmawia, wisząc na krzyżu. Zaczyna się od słów Boże: mój Boże, czemuś mnie opuścił. To są te słowa, które Pan Jezus woła na krzyżu. I dalej jest mowa o tym cierpieniu, które ten, tenże Sprawiedliwy w tym psalmie znosi. Ja zaś jestem robak, a nie człowiek. Pośmiewisko ludzkie i wzgardzony u ludu szydzą ze mnie itd., tak dalej, tak dalej. Rozlany jestem jak woda i rozłączają się wszystkie moje kości. Jak wosk staje się moje serce, we wnętrzu moim topnieje. Moje gardło suche jak skorupa, Język mój przywiera do podniebienia. To bardzo ciekawe, czy w tym momencie, gdy Pani odmawia ten psalm, czy wtedy woła te słowa pragnę. To jest możliwe. Nie jest to, to w żaden sposób pewne, ale możliwe. Kładziesz mnie w prochu śmierci. Przebodli ręce i nogi moje. Policzyć mogę wszystkie moje kości. Przebodli ręce i nogi moje. Rozciągnięcie na krzyżu. To sprawia, że policzyć mogę wszystkie moje kości, albo też ból w tych wszystkich kościach. A oni się wpatrują, sycą, mym widokiem. Moje szaty dzielą między siebie i los rzucają o moją suknię. To jest bardzo dokładnie później spełnione w męce. Pana Jezusa moje szaty dzielą między siebie i los rzucają o moją suknię. Ty zaś, o panie, nie stój z daleka, pomocy moja śpiesz mi na ratunek. I dalej będzie mowa, znowu tu przeskakuję wersety w tym samym, natomiast to jest cały czas oczywiście wszystko z tego. Psalmu. I teraz, jakie będą skutki tej męki, to Psalm 21 również opisuje. Dzięki Tobie, moja pieśń pochwalna płynie w wielkim zgromadzeniu. Aha, czyli ten, który tutaj cierpiał, jego pieśń pochwalna będzie płynęła w wielkim zgromadzeniu. Ubody, ubodzy będą jedli i nasycą się. Chwalić Będą Pana ci, którzy go szukają, niech serca ich żyją na wieki. Przypomnął sobie i wrócą do Pana wszystkie krańce ziemi, i oddadzą mu pokłon wszystkie szczepy pogańskie. Owocem tejże męki będzie to, że wszystkie krańce ziemi przypomną sobie, przypomną sobie o Panu i wrócą do Pana szczepy pogańskie. Bo władza królewska należy do Pana i on Panuje nad narodami. Tylko jemu oddadzą pokłon wszyscy, co śpią w ziemi. Przed nim zegną się wszyscy, którzy w proch wstępują, a moja dusza będzie żyła dla niego. Potomstwo moje jemu będzie służyć. Opowie o Panu pokoleniu przyszłemu. To są ci, którzy za Panem Jezusem poszli. Będą jemu służyć i opowiedzą przyszłemu pokoleniu. A sprawiedliwość Jego ogłoszą ludowi, który się narodzi. Pan to uczynił. A sprawiedliwość Jego ogłoszą temu ludowi, który się narodzi. Przyszłość. Kościoła, który powstanie w ten sposób, że te wszystkie narody przyjdą, wrócą do pana i jest to przedstawione tutaj jako owoc tejże męki, czy owoc ufności tego sprawiedliwego w tejże męce. Pamiętamy również o proroku Izajaszu w rozdziale 53, gdzie też bez wątpienia, psalm 22, 21 i Proroki Izajasz, widać tutaj dużą taką spójność tych myśli. U proroka Izajasza to jest jeszcze wyraźniej pokazane, jakby, że owocem tej rzemęki będzie to błogosławieństwo. Tam jest to tak bardzo wyraźnie, że ze względu na jego dobrowolną ofiarę on właśnie to wszystko uzyska. Natomiast w samym 21 mamy dużo hmm, Więcej szczegółów, jeśli chodzi o samą mękę, z tym przebodli ręce i nogi moje, z tym podzielili te szaty i rzucili los o suknię moją, co jest po prostu takim bardzo już dokładnym opisem tego. Jak ta męka Pana naszego Jezusa Chrystusa wyglądała. To też nie jest przypadek, że On woła te pierwsze słowa tego psalmu na krzyżu. Dlaczego? Dlatego, że oczywiście tam stojący Faryzeusze, uczeni w piśmie, oni znają pismo święte na pamięć, oni znają psalmy doskonale i On im przytaczając te pierwsze słowa psalmu wskazuje, co się tutaj dzieje. Jeszcze można powiedzieć, że woła do nich niejako. Jak też jest w księdze proroka Izajasza, że wołałem z rozciągniętymi ramionami do tego ludu bezbożnego o zatwardziałym sercu. To jest taka parafraza. Pan Jezus jeszcze właśnie z tymi wyciągniętymi na krzyżu dłońmi woła do tego ludu bezbożnego, pokazuje im, co się właśnie w tym momencie dzieje. Do nich to w tym momencie nie dociera, choć widzimy, że po śmierci Pana Jezusa wielu z tych, którzy stali dookoła, to na pewno nie byli ci główni ci, ci uczeni w piśmie, ale ci, którzy stali, są faktycznie przerażeni, wracają, biją, bijąc się w piersi czytamy, a więc na, na wielu tych stojących dookoła faktycznie zrobiło to wielkie wrażenie. Jeśli chodzi o ten dzisiejszy materiał to wszystkie proroctwa, które chciałem przedstawić. Jeśli ten temat wzbudza jakieś duże zainteresowanie, jeśli chcecie, żebym więcej takich proroctw przytaczał, to jak najbardziej proszę o informacje w komentarzach. To, to być może tych materiałów będzie więcej. Na pewno planuję w najbliższym czasie materiał również o cudach, czyli o tym innym znaku wiarygodności podstawowym znaku wiarygodności, które jak najbardziej również należy omówić. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.